Ali! Zajebiście! To jest coś, kareta! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy po meczu Partyzan Nowa Huta Galaxy Dream. Jest z nami dzisiaj zawodnik Partyzan Nowa Huta. Witaj Kali. Cześć, witam. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie w wykonaniu Partyzanta i Galaxy Dreamu? No przede wszystkim bardzo dziękuję zawodnikom przeciwnej drużyny, ponieważ zagrali bardzo dobry mecz. Mądrze grali piłką, ale odkąd zaczęli tracić bramki, to coś im się posypało. Tak mi się uważam. A jeżeli chodzi o naszą drużynę, no to co? Więcej podań przede wszystkim, mądrzejsza gra, ale było bardzo fajnie, bardzo fajna gra. Jak ocenia, kto był wyróżniającą się postacią w zespole Partyzanta i ewentualnie w zespole Galaxy Dreamu? W pierwszej połowie no to bramkarz dużo zrobił, dużo nam obronił, strzały jeżeli chodzi, no to mieliśmy zawodnika fajnego na pomocy, Leguta, bardzo fajnie grał, Grzesiek Rybicki bardzo fajnie klepał. Obrona jeszcze, tak dopowiem, Fedo, zapożyczony. No co, myślę, że chyba tyle o zawodnikach. A przeciwna drużyna, no to na pewno mieli dobry atak. Mieli fajnego chłopaka, Janek bodajże ma na imię. I chyba tyle. Chyba on się najbardziej wyróżniał. Kolejne spotkanie Partyzanta będzie pewnie jak z MKS-em Mistrzowice w ramach Nowochódzkiej Ligi. To będzie ostatni mecz Partyzanta w tym sezonie. Jak oceniasz przeciwnika? I jakie stawiasz szanse Partyzantowi w tym meczu? Przede wszystkim musimy zagrać bardzo mądrą piłkę. Musimy się postarać, chociaż ostatni mecz zagrać na 100%, nawet na 110%. Jeżeli tak zagramy, myślę, że mamy szansę spokojnie wygrać. To dziękuję Ci za poświęcony czas i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję bardzo.